Szczęść Boże, coś Wam powiem. Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale także trzeba wyzwolić powołanie. Takie to słowa zapisał Antoine de Saint-Exupéry. Bywamy czasem nastawieni sceptycznie do różnych zadań czy osób. Możemy jak Natanael wychodzić z założenia, czy może być co dobrego z Nazaretu. Odpowiedzi są dwie. Może i nie musi. Wszystko zależy, co my rozumiemy pod pojęciem dobro. Dobro możemy rozumieć jako własną korzyść, bez patrzenia, że cierpią inni. Ale dobrem jest także takie działanie, kiedy większość dostępuje jakiejś radości, a ja przy tym nie karmię swojego ego. Pan Bóg obdarzył nas różnymi talentami i umiejętnościami, które realizując w świecie wyznaczają nasze powołanie. Dzięki nim możemy iść przez życie w sposób pomysłowy i radosny. Przecież realizując swoje powołanie, bierzemy udział w czymś, co Bóg dał całemu światu. Jesteśmy trybikiem w wielkiej machinie. A co za tym idzie? Nasza rola w tym wszystkim jest też ważna. Będąc jedną małą śrubką, trzymamy innych w porządku. Wszystko się wtedy układa. Gdyby przyszło nam do głowy, żeby zaniechać swoich zadań, cała machina przestaje funkcjonować. Tak warto spojrzeć na swoje życie, kiedy wydaje nam się, że nic nie znaczymy w całym tym tłumie. Filip, towarzysząc Jezusowi, postępuje jak prawdziwy przyjaciel, który dzieli się ze swoim przyjacielem dopiero co odkrytym skarbem. Mówi do Natanela: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy, Jezusa z Nazaretu. On pragnie podzielić się swoją radością, by inni także mogli skorzystać z tego daru. Tym skarbem jest Jezus. A jeśli On gości w naszym sercu, to i pragnienie dzielenia się tą radością jest koniecznością. I tak rodzi się chrześcijańskie apostolstwo. Od małej rzeczy, którą przekazujemy dalej. Ważne w tym wszystkim jest spotkanie z Mistrzem i rozmowa. To czas, kiedy dajemy Mu możliwość poznania się, ale i sami poznajemy Jego. Kiedy już napełnimy się wiedzą o Jezusie, wtedy zaczynamy pokazywać Go innym. Tłumacząc z hebrajskiego imię Natanael, dowiemy się, że ono oznacza dar Boga. Natanael uczynił ze swojego życia cel, jakim jest poszukiwanie Boga. I kiedy spotyka się z Nim twarzą w twarz, uświadamia sobie, że ma przed sobą Tego, który wszystko o Nim wie. Widziałem Cię pod drzewem figowym, usłyszy od Jezusa. U nas może to niewiele znaczy, ale drzewo figowe pożyteczne jest ze swych owoców i cienia w upalne dni, ale w wielu krajach wschodu jest symbolem medytacji. Całkiem możliwe, że Natanael właśnie pod takim drzewem myślał o Bogu w swoim życiu. Kiedy Jezus powiedział mu, że tam go widział, wtedy nowy uczeń powiedział: Rabbi. Dał do zrozumienia swoim zachwytem, że spotkał tego, kogo od wielu lat poszukiwał. I choć wydaje nam się to naiwny jest tylko tutaj nasz sposób myślenia. Bo człowiek współczesny zamknął Boga w granicach swojego życia. Zastąpił wiarę we wszechmoc Boga wiarą we wszechmoc człowieka, a sakrum zamienił na profanum. Takim sposobem, jako wierzący, niewiele różnimy się od tych, co twierdzą, że Boga nie potrzebują. Bóg zna nas do szpiku kości i zanim coś pomyślimy, by powiedzieć, On już wie, co powiemy. Pozwalając Mu zbliżyć się do nas, pozwalamy na uruchomienie w nas naszego osobistego powołania.